Patronem dzisiejszego odcinka jest marka Reserved. Dzień dobry. Dzisiaj w moim stylu będzie rozmowa o talencie, ponieważ wszyscy lubimy ludzi utalentowanych, a ja bardzo chętnie dmucham takim osobom w skrzydła, więc dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z pianistą Adamem Kośmieją. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, Magdo. Adam, jesteś jednym z bardzo już od lat rozchwytywanym, bardzo zdolnym, bardzo jeszcze wciąż młodym, nie dodam, i pięknym, bo to oczywista oczywistość, dziękuję muzykiem, za te wszystkie pianistą. Komplementy, bardzo miło z twojej strony. Człowiekiem, który eksperymentuje w swojej dziedzinie, który nie siedzi w kącie i nie czeka, aż go znajdą, tylko sam próbuje muzycznie swoich ścieżek i za to jesteś nagradzany, zauważany. Ale chcę dzisiaj wykorzystać twoją drogę i twój talent do tego, żeby spróbować opowiedzieć nam wszystkim o talencie, przybliżyć nam ten talent, który ty masz, opowiadając swoją drogę. Bo sam dobrze wiesz, bo jesteś też ojcem, jak często my rodzice poszukujemy u swoich dzieci różnego rodzaju talentów. Wydaje nam się, że na przykład świetnie śpiewają albo świetnie tańczą, a potem różnie z tym bywa. Ty bez wątpienia masz talent, no ale jak to już dawno temu rozmawialiśmy z moim przyjacielem Marcinem Mellerem, gena nie wydłubiesz, bo pochodzisz z muzycznej rodziny. Tak. Więc to nie było chyba zaskoczenie, że jako sześciolatek zacząłeś grać na pianinie. Nikogo to nie zdziwiło w domu, czy jednak trochę tak? Zdziwieniem był fakt, że zacząłem grać na fortepianie, bo mój tata jest skrzypkiem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Moje rodzeństwo, starsza siostra i brat też poszli na skrzypce i ja też miałem iść na skrzypce, tylko szczęśliwie dla mnie bardzo dobry kolega mojego taty, profesor Drzewiecki, akurat w tym czasie ze swoją żoną, znakomitą również pianistką Tatianą Szybanową, pomagali i ściągali w zasadzie do Bydgoszczy przyjaciółkę profesor Szybanowej, która z nią wspólnie studiowała w Moskwie, profesor Ludmiłą Kasjanienko, która po prostu ze względów zdrowotnych musiała uciekać z Ukrainy po Czernobylu i po rzeczach, które tam się wydarzyły. Więc no, podobno pan Drzewiecki powiedział do ojca, że co ty kolejnego będziesz dawał na skrzypce? No przyjeżdża świetna pianistka, świetny pedagog, daj go na fortepian. No więc tak troszeczkę to było, okej, no to damy go na fortepian. Ale no, okazało się, że był to dobry pomysł. Dobry pomysł, no ale dobrze, poczekaj, jak ma się 6 lat, to można mieć zupełnie różne w tym momencie życia potrzeby, nie? Można chcieć robić no tysiące tak. innych rzeczy, a niekoniecznie. Bo ja cię zapytałam, czy sam usiadłeś do pianina, a ty od razu wyjechałeś z fortepianem. O wyższości fortepianu nad pianinem lub na odwrót będziemy jeszcze rozmawiać, ale nadal. To nie był twój pomysł, tylko to dorośli zadecydowali o tym, że tak. żebyś zaczął to robić. Podobało ci się to? No bo im się podobało, a tobie? Na początku tak. To znaczy, no wiadomo, no, ciężko jest sześcioletnie dziecko zmusić i zainteresować się czymś, co wymaga jakby nieustannej pracy i kontynuacji, no, tych codziennych ćwiczeń. Oczywiście na szczęście moi rodzice bardzo mądrze mnie prowadzili. I moja właśnie profesorka, która tak naprawdę 13 lat kształtowała mnie jako muzyka i nie tylko jako muzyka, jako człowieka, bo jednak no, przebywanie z kimś w tak młodym wieku i uczenie go pewnych nawyków, pewnych etycznych nawet jakby sposobów funkcjonowania, myślenia, więc oczywiście podobało mi się granie, podobało mi się, jak szybko coś mi zaczynało wychodzić, no ale no, zamiast ćwiczenia, wiadomo, no jak prawie każde dziecko, wolałem się bawić z kolegami, chodzić na podwórko, grać w piłkę. No to jest naturalna sprawa. Oczywiście no, są przypadki, są tak wielkie talenty, że niektórych dzieci nie da się oderwać od instrumentu, bo też o takich wiemy. No, w moim przypadku akurat było tak, że ta droga świadoma gdzieś tam obudziła się dopiero później i to dużo później. Nawet miałem często takie myśli, już będąc na studiach, że kurczę, że no, szkoda, że tak późno, że już byłbym gdzieś zupełnie indziej, gdybym zaczął ostro ćwiczyć 10 lat wcześniej, ale teraz, będąc już dorosłym, nie żałuję w sumie nic i miałem piękne dzieciństwo, z czego się bardzo cieszę. Poczekaj, bo to jest bardzo mocne sformułowanie, ostro ćwiczył, czyli rozumiem, że nie ćwiczyłeś ostro. Co to znaczy ostro ćwiczyć? Ostro, czyli dużo i świadomie. A dużo to jest ile? No nie wiem, dla dziecka parę godzin dziennie to jest, wydaje mi się, bardzo dużo.
Oczywiście dzieci nie muszą tyle ćwiczyć, ale stąd też ten fenomen po prostu całej tej azjatyckiej teraz szkoły znakomitych zresztą pianistów, że oni już po prostu będąc nastolatkami, oni już są ukształtowani, oni już nie mają warsztatowo i technicznie po prostu żadnych barier i żadnych bloków, bo już te godziny pracy przy instrumencie, przebicie się przez różnorodny repertuar, przez wielkie formy, przez wielkie utwory mają już za sobą, więc jakby potem zostaje kształtowanie ich muzycznie, artystycznie, psychologicznie, no, pracowanie nad świadomością ich, żeby to, co robią, nie było odtwarzaniem i jakimś po prostu sportem, tylko żeby to było muzyką, wyrażaniem siebie, emocji. Ale no jednak ten aspekt fizyczny tego zawodu jest tutaj bardzo ważny, no bo no są to no troszeczkę czasami olimpijskie, powiedziałbym, umiejętności w niektórych utworach, karkołomne skoki, przebiegi, pasaże, no różnego rodzaju techniczne trudności. Wiesz, ponieważ obserwowałam Cię na koncertach, poznaliśmy się wiele lat temu, kiedy w zupełnie kameralnej sytuacji grałeś Chopina, tak. Pamiętasz, w przepięknych okolicznościach przyrody. Tak, to był wspaniały koncert i takie właśnie najbardziej lubię. Oczywiście wspaniałe są te w wielkich salach koncertowych, ale takie, gdzie jest bardzo bliski i żywy kontakt z publicznością i właśnie te wspaniałe róże, które tam były, palące się świece, właśnie ten nastrój, że nagle tam 100 czy 200 osób potrafi kompletnie zamilknąć i słychać tylko było śpiew ptaków i okoliczności przyrody. No to było niesamowite dla mnie również. Poczekaj, ja tak wyjaśnię szybciutko, bo opowiem, że to był taki koncert w dosyć prywatnym miejscu, ale w pięknym podwarszawskim dworku. I ja wtedy myślałam odwrotnie, bo zobacz, ty teraz mówisz, że to takie dla ciebie jako artysty ważne, że my wszyscy tam zamilkliśmy, grałeś Chopina. I to było tak wzruszające, ja po prostu tam starałam się nie chlipać, żeby nie zakłócać urody tej muzyki. To było naprawdę na maksa wzruszające, ale ja myślałam z drugiej strony o tobie. Myślałam właśnie o czymś takim, czy ty, bo siedzieliśmy właściwie, wiesz, no nie wiem, 1,5 metra od ciebie. Czy ty się tym nie stresujesz? Czy w ogóle na to zwracasz uwagę? No bo siedziałeś do nas bokiem, wszyscy patrzyliśmy na to na ciebie, a to na twoje palce, a to na twój instrument. Przecież to musi być strasznie deprymujące. Ty w ogóle byłeś jakby gdzie indziej. No, jest to deprymujące, czy nie? No wydaje mi się, że my się tego uczymy od dziecka. Dlatego no nie każde, wracając jeszcze do twoich rozważań na początku naszej rozmowy odnośnie dzieci, właśnie jak posyłać, gdzie je dawać, skąd wiedzieć. No jeżeli dziecko na przykład właśnie na początku swojej drogi w szkole muzycznej bardzo głęboko to przeżywa, bardzo się stresuje do tego stopnia, że naprawdę przynosi to zupełnie odmienny rezultat niż tego byśmy oczekiwali, no to jest znak, żeby na pewno tego nie robić. Oczywiście każdy przeżywa jakiś rodzaj tremy, jakiegoś napięcia jako dziecko i później no, z niektórymi zostaje to do końca życia, z niektórymi nie, no bo to jest tak troszeczkę jak ze wszystkim. No, jeżeli powtarzamy taką sytuację, czyli wychodzenie, emocje, adrenalina, siedzą ludzie blisko, siedzą troszeczkę dalej, jest taka publiczność, taka, jedni kaszlą, drudzy nie kaszlą, w Chinach to w ogóle, tam spadają telefony, dzwonią, więc jest bardzo, bardzo różnie. Ale no jakby no, całe życie ćwiczymy też tą sytuację, więc wydaje mi się, że już na tym poziomie i na tym etapie, na którym ja jestem, no są sytuacje mniej stresujące, ale oczywiście, no, kiedy grałbym do, nie wiem, zapełnionej sali koncertowej w Wiedniu Musikverein i byliby tam wszyscy krytycy z całej Europy, no to miałbym zupełnie prawdopodobnie inne by mi towarzyszyły emocje. A jeżeli tutaj widziałem, że wszyscy bardzo też czekają na tą muzykę i cieszą się i czuć dobrą energię, no to przecież to jest czysta przyjemność wtedy, że ja mogę coś dać od ciebie i możemy to wspólnie przeżyć i po prostu spędzić pięknie czas. Gdybyśmy przez chwilę zostali przy warsztacie, ponieważ mnie, a widziałam koncertów pianistycznych już trochę w swoim życiu, nieustająco, ponieważ nie gram na tym instrumencie, zdumiewa to, jaką trzeba mieć umiejętność opanowania też ciała, żeby po prostu poruszać się tak swobodnie na tej klawiaturze, nie łapiąc fałszywych dźwięków. Czyli co robi prawa ręka, co robi lewa? Jak one są różne od siebie? Czy wy, pianiści, macie inaczej podzielone półkule mózgowe, że po prostu panujecie nad ręką jedną i drugą, a one chodzą zupełnie od siebie niezależnie?
Wiesz, no wydaje mi się, że jest to znowu coś, czego uczymy się od dziecka. Są różne rodzaje nawet słuchu, zapamiętywania utworu, bo też często ludzi interesuje, jak to jest możliwe, że my tak skomplikowaną i w ogóle długotrwającą muzykę potrafimy zapamiętać i ją odtwarzać. O właśnie, to I to tutaj wszy powiemy, że twoje koncerty trwają czasem grubo ponad godzinę, ale grasz też utwory, które w całości, bez przerw, potrafią trwać wiele, wiele minut, prawda? Tak, no, no taki porządny koncert z orkiestrą, no to trwa z reguły przynajmniej 30 do 40 minut, więc jest to coś, czego się znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, uczymy, więc jest to proces. Ten proces nawet zapamiętywania ma różne aspekty, ma ten aspekt wizualny, czyli mamy przed sobą nuty, które gdzieś zostają też z nami wzrokowo. Mamy ten aspekt słuchowy, czyli oczywiście mamy pamięć słuchową, która ucho nam podpowiada za chwilę, co będzie się działo też, no bo ćwicząc to wiele, nie wiem, tygodni, miesięcy, już znamy to bardzo dobrze. No i mamy też tą pamięć manualną, o której mówiłaś, czyli w tym wypadku dwie dłonie, które też, no, powtarzając jakiś skok, no to tak jak, nie wiem, ktoś by uczył się przewrotu w przód, no po 100-150 powtórzeniach, no jest już to. Ciało zapamiętuje pewne układy i no, jest ta pamięć po prostu fizyczna i manualna. No No dobrze, ale ale poczekaj, bo słuchaj, no, dochodzą ale jeszcze pomyśl. nogi. No tak, no jeszcze są trzy No. pedały, są nogi, ale no to pomyśl o No właśnie. perkusistach, którzy używają dwóch nóg w bardzo szybkich tempach, rąk. Tak. Mają jakby no, bardzo dużo też instrumentów, więc ta podzielność rytmiczna i w ogóle ich półkule są chyba jeszcze bardziej tutaj zaangażowane w Nie z taką tej ziemi. pracę. Tak. Pamiętasz film Whiplash? Teraz mi się przypomniał Whiplash. Tak. I Genialny rozmawiałeś? film, właśnie Tak. o tym. Chodzi mi o to, że to przypomnijmy dla porządku, że jest to film, w którym główną rolę gra nauczyciel, który buduje band i o miejsce w tym bandzie stara się młody perkusista bardzo zdolny. I to, co się, relacja, jaka się nawiązuje między nimi, ile tam jest łez, tam jest krwi koryto i tam dosłownie widać krew na tym ekranie, co się dzieje z psychiką i z ciałem tego muzyka. Opowiedziana też prawda o tym, jak ta muzyczna droga może wyglądać. Ile tam jest tych aspektów, czyli poza talentem, poza chęcią, dochodzi ta katorżnicza, ciężka praca i jeszcze nigdy nie wiesz, na kogo trafisz, kto będzie twoim mentorem, czy to będzie kat. No właśnie, to jest Tak. pytanie, czy to musi być kat, żeby No to jest talent oszlifować idealnie. tak, to jest takie chyba odwieczne pytanie i to nie tylko dotyczące właśnie tej osoby prowadzącej kogoś muzycznie, ale i w ogóle, no, o czym pisał już Machiavelli, tak? No, czy lepiej kogoś kochać, czy nienawidzić, jakby co jest silniejsze, jaki rodzaj władzy, jaki rodzaj relacji. I wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne. W moim przypadku ja miałem taką dosyć twardą szkołę od dziecka, właśnie moskiewską. Szkoła pianistyczna właśnie wywodząca się z tamtejszego konserwatorium przez wiele lat była uważana za jedną z najwybitniejszych szkół, ale oczywiście to się wiązało z bardzo dużą dyscypliną, z bardzo wielkim zaangażowaniem. I moja pani profesor, ona była dla mnie prawie jak druga mama. Była dla mnie bardzo ciepła i miła, ale w kontekście pracy była bardzo konkretna i wymagająca. Więc ja na przykład zawsze byłem do tego przyzwyczajony i później na studiach, mając też kolejnych profesorów, troszeczkę tego też szukałem. I mój profesor w Nowym Jorku, no, no był bardzo bezpośredni. I dziewczyny potrafiły naprawdę wychodzić i płakać. No, znany był z tego, że połowa ludzi się od niego przenosiła do innych pedagogów, a połowa go kochała. I ja na przykład też go uwielbiałem za tą bezpośredniość, no bo to na przykład mi jest bardzo potrzebne. Taka szczerość, bezpośrednia relacja, a nie tam amerykańskie. To było super, świetnie, ale troszeczkę tam może jakby zmienił to. No, ja potrzebowałem takiego bardziej strzału. A czy jako dziecko kiedykolwiek żałowałeś, że siedzisz przy fortepianie zamiast, nie wiem, grać w piłkę? No tak, no właśnie dlatego mówię, że ja nawet walczyłem z moim tatą do tego stopnia, że do liceum muzycznego nie chciałem iść. I to już potem się troszeczkę przerodziło w coś takiego, że chyba
Chyba po prostu za wszelką cenę chciałem udowodnić, że to ja chciałbym podjąć decyzję dotyczącą siebie i swojego życia. Więc poszedłem do normalnego liceum. Wymyśliłem sobie, że pójdę na Biolchem, bo no, nie miałem problemów jakichś tam większych z uczeniem się, ale dopiero w liceum zobaczyłem, ile tak naprawdę czasu trzeba poświęcić na naukę i co z czym to się je. No ale na szczęście dogadaliśmy się tutaj z ojcem, ubłagał mnie, żebym chociaż poszedł na szkołę popołudniową muzyczną, żeby tego nie rzucać, żeby chociaż rok, dwa zobaczyć i starać się to pociągnąć. No więc tak też zrobiliśmy. No i słuchaj, w momencie, kiedy rozdzieliłem zupełnie dwa środowiska, zupełnie dwie rzeczy, to zacząłem też doceniać to, co mam i spojrzałem na to zupełnie z innej strony, no bo mi się też marzyło, oczywiście szkoła muzyczna jest bardzo kameralna, jest indywidualna, z reguły z ludźmi, z którymi się chodzi do klasy, nie wiem, to jest tam 15 osób, potem to się zmienia aż do, nie wiem, powiedzmy nawet 5 w przypadku liceum, no to są zawsze ci sami ludzie. Mi się marzyła duża szkoła, wiele klas, super wyposażenie i sportowe, i technologiczne. No więc tego tam doświadczyłem, ale z kolei zobaczyłem, że jakby no nauka nie do końca właśnie, a tym bardziej biologia i chemia się okazały jakąś miazgą, więc w tamtym momencie, no to też no, moja świadomość się obudziła trochę późno. Każdy dojrzewa w innym wieku. No, niektórzy już artystycznie potrafią być bardzo dojrzali w wieku 13-14 lat, niektórzy trochę później, a niektórzy w ogóle bardzo później. Więc u mnie też ta decyzja zapadła dopiero w liceum. I też widząc to, jaką łatwość i jak piękną rzecz robię i w zasadzie no, poświęcając jej bardzo dużo czasu, mogę ją robić bardzo dobrze i jeszcze lepiej, no stwierdziłem, że to jest to, co mi sprawia przyjemność, ale no może potrzebowałem tego oddzielenia się od decyzji moich rodziców. Tak. A co jest w Twoim zawodzie najpiękniejsze dla Ciebie? Ciężko jedną rzecz, jest wiele pięknych rzeczy. No, piękne jest to, że mogę dawać coś ludziom, co po prostu im rozświetla wieczór, dzień i w ogóle życie. I rozmowa z nimi i wszystkie rzeczy dotyczące przeżywania tej muzyki, którą ja akurat w tym czasie dla nich wykonywałem. Bo to głównie o to chodzi, o to granie dla ludzi tu i teraz, żywo. Że jest ta chwila, jest ten moment i potem już jej nie ma. I z jednej strony to jest najbardziej przykre dla artystów, muzyków, że ten koncert, on się wydarzy, i już go potem nie ma, jeszcze na następny dzień go przeżywamy, są telefony, są jakieś tam recenzje, nie wiem, ale potem po 3 dniach już nikt o tym nie pamięta, po 4-5 i już wracamy do tej jakiejś codzienności i przygotowywania kolejnego programu, gdzie artyści wizualni, no, tworząc swoje dzieło, mogą już zawsze na nie po prostu patrzeć na ten rezultat i ono jest zawsze. Więc z jednej strony takie przykre, ale z drugiej to jest też wspaniałe, no bo wiedząc, że to jest właśnie ta celebracja przez godzinę, półtora, no można w tym czasie po prostu naprawdę daleko odlecieć. Więc piękne jest przeżywanie tego wspólnie z ludźmi. Piękne jest też podróżowanie, aspekt tego zawodu, który jest no, też wspaniały. I to obcowanie, poznawanie różnych kultur, różnych ludzi, różnego podejścia, różnych w ogóle szkół w kontekście jakiejś tradycji i stylu pianistyki, bo też o takim można mówić, ale nie chcę tutaj zanudzać Twoich słuchaczy jakimiś detalami związanymi tak z branżą, ale bardziej na takim poziomie emocjonalnym, no to jest właśnie piękne, że można nawet do tych odległych kultur po prostu jeździć. Najpiękniejsze dla mnie było, jak byłem na przykład w Chinach parę lat temu i oczywiście no, grałem tam coś Chopina, grałem jakieś inne kompozycje, ale grałem muzykę współczesną, polską muzykę współczesną i grałem Serockiego, grałem Sikorskiego i zapytałem przed koncertem organizatorów, czy są w stanie zorganizować tłumacza, który tłumaczyłby tutaj z angielskiego na chiński. No i oni oczywiście, tam było wielkie poruszenie, no bo coś, co nie było wcześniej zaplanowane, więc byłaby jedna wielka zadyma, ale udało im się zorganizować taką osobę. No i ja o tych utworach mówiłem, mówiłem o Serockim, co zagram, dlaczego, jak to będzie brzmiało, co i jak. I ten tłumacz to im tłumaczył. I wyobraź sobie, że na tych utworach było absolutna cisza, była kompletna cisza, a tam były dzieci, no te sale są tam po 1000, 1500 osób. I była kompletna cisza. Ja w to po prostu nie potrafiłem uwierzyć. No. I to było piękne. I właśnie zabranie kawałka takiej kultury naszej, polskiej, współczesnej, nie tylko Chopina, który jest tutaj produktem eksportowym,
ale właśnie tej naszej muzyki i jakby obserwowanie, jak ci ludzie na to reagują, no to jest piękne, no coś nieocenionego. Ale ty masz tę umiejętność, bo ty na koncertach rozmawiasz. Nie wiem, czy na wszystkich, bo nie byłam na wszystkich, ale Nie, rozmawiasz, no tłumaczysz, nie, opowiadasz, co tak, będzie. nie na wszystkich się da. Nie na wszystkich się da. I to jest też taki rodzaj zabrania do własnego świata. To mi się też bardzo podoba. I jeszcze jedna rzecz jest dla ciebie charakterystyczna. Może trochę Leszek Mordor nauczył nas tego, że. Czy Włodek Pawlik nauczył nas tego, że współcześni pianiści mogą być super nowoczesnymi ludźmi bez względu na wiek, że są młodymi duszami, chociaż w weselu różnie, i że grając nawet z największymi i wszędzie na świecie, skracamy dystans. Bo myślę, że wciąż jeszcze pokutuje takie przekonanie, że w tym zawodzie jest się raczej sztywnym, wiesz, że są konwenanse, No że są jakieś właśnie szkoły zachowań i że nie wolno wychodzić poza garniturek. Ja ciebie nigdy nie widziałam w jakimś specjalnym garniturku i jesteś świetnie ubrany. Właśnie trzymasz formę, co ty robisz? Biegasz, Dziękuję. maratony? Dziękuję bardzo. Nie. Niestety, jak już sama wcześniej zauważyłaś, przy dwójce małych dzieci i tutaj ogromnie innych obowiązków, niestety sport poszedł troszeczkę w odstawkę, ale kochałem zawsze sport i uwielbiałem, i była i gimnastyka, i jakieś tam sztuki walki, rolki. No, w tym roku akurat trochę pojeździłem na rolkach latem. Ale no tak jak mówisz, mnie to też troszeczkę gdzieś irytuje, takie podtrzymywanie trochę przez pewne środowiska tego obrazu, wizji pianisty, tego sprzed 150 lat. Tak, Więc tak, tak. nie to, Że żebym ja się... wsiada, frak zarzuca, wiesz, pazury rozciapiża i będzie grał. W ogóle to nie to. To jest zupełnie inny świat. Więc oczywiście są takie osoby, które jakby absolutnie się w ten obraz pasują do tego i to jest naturalnie, od nich to wychodzi i są bardzo głębokie i filozoficzne i właśnie bardzo, bardzo takie zamknięte, ale nie to, żebym ja to robił na przekór, ale no ja chciałbym być po prostu sobą, no żyję w nowoczesnym świecie, robię wszystko to, co moi inni znajomi, a to, że gram na fortepianie, a nie maluję albo nie jestem projektantem wnętrz, to jest tylko jakby moja dziedzina, ale życie dzisiaj toczy się dla wszystkich bardzo podobnie, więc nie ma co udawać, że nagle żyjemy 100 lat temu, więc dlatego ja staram się być po prostu naturalny, to tylko o to chodzi. Tak, dlatego twój strój sceniczny to zwykle jest właśnie czarny, bardzo prosty, nowoczesny outfit i piękne białe trampki, albo adidasy, albo coś takiego. Nie ma tam, lakierki nie działają, nie w tym No nie, przypadku. chociaż oczywiście są niektóre koncerty z orkiestrami, no na których byłoby Nie, nie, nie pewnie założysz takich trampeczek. niezręcznie, tak. Ale jeżeli będę mógł zadecydować, że mogę tak zrobić, to na pewno tak zrobię. A propos porównywania, czy też przywoływania tutaj fragmentów filmowych, chcąc zapytać o to, na ile ubezpieczyłeś swoje dłonie i może też nogi, chcę przypomnieć fragment filmu Zimna Wojna, gdzie postać grana przez Tomka Kota, pamiętasz, wraca do Polski, komunistycznej Polski po wcześniejszym wyjeździe za granicę i ówczesna esbecja, zamyka go w jakimś więzieniu, obozie i dotkliwie i skutecznie na zawsze łamią mu palce u rąk. I widzimy taką scenę, gdzie on ma po prostu już tak zdeformowane te dłonie, że my wiemy, że ten wybitny pianista już nigdy nie usiądzie do pianina, no bo i po co? To jest taki jeden z bardzo, bardzo mnie, pamiętam, wtedy uderzył też ten fragment, tak po ludzku, jak można zniszczyć komuś albo czyjeś wybitne życie. Więc właśnie tu jest to pytanie, czy ty masz ubezpieczone te części ciała, które są tak ważne dla twojego zawodu? Wiesz co, jeszcze nie. Myślałem kiedyś o tym, ale z drugiej strony, no też staramy się uważać na te dłonie, A jak to się ale robi? no. Właśnie co to znaczy, uważasz bardziej niż przeciętny człowiek? Nie wiem, staram się o tym nie myśleć. No wiem na przykład, że jak, nie wiem, gniotę puszkę albo mam coś ostrego w dłoni, no to staram się jakoś tego tak używać, żeby sobie nie przeciąć palców. Z drugiej strony, tak jak ci wspominałem wcześniej, no uprawiałem gimnastykę, no czyli stanie na rękach, salta i różnego rodzaju akrobacje, więc w tym wypadku bardzo starałem się uważać, żeby zawsze bardzo dobrze rozgrzać nadgarstki, żeby nie robić żadnych elementów, które powodują jakby skok na nadgarstki.
Mam kolegów, którzy też no, uprawiają zaawansowane sporty i są pianistami, i są muzykami, więc to też nie jest tak, że nie można absolutnie nic robić. No, trzeba tylko to robić z głową. Ale jeszcze śmieszna historia odnośnie zimnej wojny, bo to jest taka w sumie jedyna moja historia, w której kiedykolwiek wysyłałem cokolwiek na jakiś casting. Zadzwoniła do mnie koleżanka w Warszawie jeszcze parę lat przed filmem właśnie Pawlikowskiego, że poszukują pianisty pojdzie do nowego filmu. Że to będzie właśnie taka historia i tak dalej, i tak dalej. I żebym koniecznie wysłał tam swoje nagranie. No to zrobiłem. Potem odezwali się, żebym nagrał jakąś rozmowę. No i oczywiście potem się okazało, że nie przeszedłem tego castingu. No i po paru latach wyszedł film i dopiero potem gdzieś w jakichś kolejnych wywiadach czytałem, że no jednak chyba pianiści tak słabo wypadli, że szczęśliwie w roli wystąpił znakomity i doświadczony aktor, ale no była to też ciekawa przygoda dla mnie. No widzisz, czyli zimna wojna nie pojawiła się tutaj bez powodu, a zupełnie przez przypadek. Nie ma przypadków zresztą, tutaj też o tym często rozmawiamy. No dobrze, czyli mówisz, że jeśli w taki specjalny sposób uważasz na to jednak, jak na co dzień funkcjonujesz, a czy jest coś takiego, na przykład jak po tak długim i wyczerpującym koncercie, jak nie wiem, przepraszam, nazwę to totalnie nie wiedząc, jak to inaczej opisać, zakwasy? Czujesz, że masz zmęczone mięśnie dłoni, przedramion? Co cię boli najbardziej po koncercie? Która część ciała? Głowa. Nie, generalnie głowa. Tak, głowa jakby najbardziej jest no, na najwyższych obrotach. Najlepszą techniką i nad tym pracujemy w zasadzie, no ja już też jako pedagog, ale jako dziecko, jako młodzieniec, no w ogóle każdy instrumentalista powinien dążyć do tego, żeby grać tak, aby nie spinać żadnej, no jakby żadnego mięśnia w swoim ciele, w sensie spinać. Oczywiście, że żeby wydobyć dźwięk, no to musimy no, po prostu zaangażować te mięśnie, ale chodzi o to, żeby zaraz po, nie wiem, czy to uderzeniu akordu, zaraz od razu je rozluźnić, żeby się nie napinać, czyli właśnie, żeby barki, ramiona, dłonie, cały czas była akcja i odpuszczenie. Jak taki bardzo silny impuls, jak jakiś elektron, który po prostu uderza i jest koniec. Więc ja na przykład kompletnie nie czuję, żeby mnie bolały ramiona albo plecy, no bo całe życie uczę się tego, żeby mieć dobrą postawę przy instrumencie i żeby się nie spinać. Swoją drogą teraz od iluś lat jest też taki przedmiot, technika Aleksandra się nazywa, w którym po prostu na studiach uczą studentów, jak świadomie wykorzystywać swoje ciało, jak mieć nad nim kontrolę, jak je czuć, jak się relaksować, jak się nie spinać, więc no, wydaje mi się, że to jest podstawą też tej zdrowej gry. Pytam o to dlatego, że właśnie ukazała się twoja kolejna płyta. Nosi tytuł Tribute to Gulda. Friedrich Gulda był austriackim kompozytorem. Wynotowałam sobie to, co o nim mówiono wtedy, kiedy tworzył, i pomyślałam, jak bardzo to może nie przystawać do ciebie i dlaczego w ogóle zajęłeś się jego twórczością. Ponieważ mówiono wtedy, że Gulda przez swoją twórczość nazywany był ekscentrykiem, dziwakiem, a nawet szaleńcem. Więc, a ty jesteś takim statecznym, doskonale wykształconym, doktorem w swojej dziedzinie, wykładowcą na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, bywalcem wielu muzycznych scen na całym świecie, zresztą z rodowodem też muzyki klasycznej, nagle sięgasz po twórczość Austriaka, który ma tego typu łatkę. Ale rozumiem, że było tam coś, co musiało cię porwać. Co to było? No to był właśnie ten jego duch. Tego i takiej troszeczkę na pograniczu właśnie wychodzenia poza konwencję i takiej szalonej wręcz wolności. Gulda był, oprócz tego, że komponował, był przede wszystkim pianistą. I to jest na tyle ciekawa i jakby kontrowersyjna historia, że on troszeczkę starał się szokować, może w pewnym momencie za bardzo i może to już potem przerosło w jakiś taki w taki bunt troszeczkę w środowisku muzyki klasycznej. Ale przepraszam, zatrzymajmy się tu. Co to znaczy szokować?
siedząc za fortepianem. No, Co czyli można na przykład zrobić? właśnie, czyli na przykład granie muzyki klasycznej w pewnym stylu, na przykład czy Mozarta, czy Beethovena, granie jej w zupełnie inny sposób, na przykład nie zważając na to, że coś musi być bardzo delikatne, zagrane pięknym dźwiękiem, że on tam gdzieś nie bał się po prostu przywalić, nie bał się zestawić na przykład tego z jakimś jazzowym kompozytorem, co potrafiło też szokować. To znaczy, te najbardziej szokujące rzeczy pewnie dotyczą tego też, że zdarzyło się, że kiedyś podczas jakiegoś bardzo awangardowego koncertu z flecistką, że występowali na przykład nago, że później będąc już też no, dorosłym, ukształtowanym artystą, i to chyba już było pod koniec jego życia, na przykład potrafił jechać na Ibizę i wybierać tam w klubach jakieś tancerki i robić show, który dotyczył muzyki właśnie improwizowanej i klubowej, bo już właśnie potem, bliżej lat 2000, widział, że scena muzyki klubowej jest tym, czym kiedyś w latach 60. dla niego był jazz, więc wchodził w to, więc to była taka osoba, która... Wyprzedzał swoją epokę po prostu. No, na pewno, więc i oczywiście momentami może się to wydawać śmieszne, ale no był sobą po prostu. A to, co mnie zafascynowało, to jest oczywiście też jego muzyka i to łączenie dwóch światów, muzyki klasycznej i muzyki jazzowej. W każdym razie te jego kompozycje też mają taką dwubiegunowość, że z jednej strony mają bardzo klasyczną formę, są zapisane, ale z drugiej strony też posiadają miejsca, w których trzeba improwizować. Więc to mi się podobało i to było też dużym wyzwaniem, jakąś znowu kolejną drogą, którą musiałem pokonać, bo ja jestem taki bardzo zadaniowy, że sobie lubię wyznaczać cele i nawet jeżeli to jest gdzieś daleko i wysoko, to lubię cały czas widzieć ten kierunek i ciągle ten kijek rzucać dalej i dalej i dalej. No więc tak było też z tym Guldą. I no to była piękna przygoda, chociaż no nie było to łatwe i były też momenty frustracji ogromnej. I jeszcze do tego dwójka małych dzieci. Ale no udało się i mam nadzieję, że... No proszę, to proszę, będzie... tak rzadko mężczyźni, szczególnie artyści, a już w ogóle z twojej dziedziny mówią o tym, że codzienność też im dopieka, tobie dopieka, prawda? Dzieciaczki no, macie tak, rodę małe. No i tutaj nie ma co ukrywać, no i dopieka mi, dopieka mojej żonie, która też często jak mam jakieś ważne telefony, to zamykam się w pokoju fortepianowym, ja trzymam drzwi z tej strony, ona z tamtej, bo dobija się po prostu Antek i krzyczy i piszczy, że tata, tata, a ja po prostu z telefonem jak najdalej od drzwi, żeby tylko tam nic nie... No nie, no czasami to jest kosmos, no i chyba wszyscy, którzy mają dzieci, to wiedzą, więc to jest chyba proza życia. Jeśli pozwolisz, to na koniec kilka słów o konkursie chopinowskim, bo co 5 lat odbywa się w Polsce, to jedno z najważniejsze w Polsce wydarzenie muzyczne, jeśli chodzi o ten gatunek muzyczny, a na świecie też bardzo ważne. I znowu mamy piękną grupę, bardzo liczną w tym roku, bo zgłosiło się 500, to jest w ogóle jakiś rekord w historii tego konkursu, 500 kandydatów, kandydatek. Tak jak powiedziałeś wcześniej, mnóstwo tych młodych ludzi ze szkół azjatyckich. 5 lat temu wygrał Koreańczyk, 6, bo przez pandemię ten rok straciliśmy, wygrał Koreańczyk. Obstawiasz, że będzie jakieś zaskoczenie w tym roku? Ciężko jest powiedzieć, bo tak naprawdę wiele osób na tej liście uczestników to już są naprawdę ukształtowani pianiści, którzy już mają kariery. I to bardzo duże, więc z jednej strony oczywiście kibicuję kolegom, kibicuję Bydgoszczy. Reprezentacja Polski jest bardzo, bardzo liczna chyba, nie? Tak. Bardzo taka też przekrojowa. Tak, no i jak to już stało się pewną tradycją, że Bydgoszcz też dosyć tłumnie szturmuje konkurs chopinowski, z czego też jestem dumny. I oczywiście trzymam kciuki i życzę im jak najlepiej. Konkursy to Poczekaj, są bardzo to wspomnijmy trudna tutaj sprawa. Też Rafała Blechacza, który wygrał w 2005 roku. Oczywiście. Macie wspólny mianownik, bo pani profesor Popowa-Zydroń to twoja profesor i jego profesor, więc on też... Tak, wszyscy no, jesteście znamy, z Bydgoszczy. Tak, znamy się z Rafałem zresztą doskonale i nawet się odwiedzamy, więc Rafał jest inspiracją dla wszystkich. No tak naprawdę nie ma co ukrywać, że od tamtego momentu
bardzo inaczej się tutaj ułożyła nie tylko nawet sama edukacja, ale wizja tych pianistów, którzy interesują się też tą muzyką, i jego kariera, i jego, jak to powiedzieć, jego osoba, która jest po prostu inspiracją dla wszystkich pianistów na całym świecie, jest stąd, z tej uczelni właśnie, od tej profesor. Więc to pokazuje naprawdę, że tak wielkie osobowości, tak wielkie talenty, no po prostu rodzą się na naszej ziemi i wychodzą spod naszych tutaj rąk, naszej kuźni. I wspaniałe jest też to, co mnie za każdym razem absolutnie zdumiewa, że bilety na koncerty związane z konkursem chopinowskim po prostu rozchodzą się zawsze. Świeże bułeczki to jest już nieaktualne określenie dla tego, co tam się wyprawia. Więc podoba mi się też to, że wciąż jest tak ogromne zainteresowanie Chopinem i muzyką klasyczną. A ten Chopin to w sumie, powiedzmy może to wreszcie głośno, to był też niezły jazzman, nie? No, wiesz co, powiem tak, nokturny. Ciekawa jest płyta ostatnia Jana Lisieckiego właśnie z nokturnami, który podszedł do tematu zupełnie inaczej i nawet są momenty, takie wrażenie, aż takiego improwizowanego grania momentami. Więc no na pewno, pomimo że ta muzyka jest zapisana, to ona w odbiorze i przy dobrym wykonaniu i dobrej interpretacji potrafi sprawiać wrażenie nawet momentami improwizowanej. Ale wracając jeszcze do samego konkursu, no powiem tobie, że ja nie wiem, jak organizatorzy sobie z tym radzą i jak sobie z tym poradzą, bo po prostu ilość zgłoszeń na ten konkurs, w ogóle liczby tych wszystkich streamów, tych odbiorców, w ogóle co się dzieje. Koleżanka z Niemców mówiła mi ostatnio, że koncert inauguracyjny sprzedał się w 7 minut w sieci i że podobno ruch to był 4,5 miliona wejść na stronę. No w ogóle jakiś absolutny kosmos. Więc ja nie wiem, czy oni ten konkurs będą robić teraz co 2 lata, czy po prostu, no bo to dla jurorów no to właśnie. Jest tak wielkie obciążenie, wysłuchać takiej ilości osób, cały czas mieć jakiś ogląd całej sytuacji, no bo to przecież to nie są tylko i wyłącznie punkty, jednak gdzieś tam zapamiętują te twarze, te wykonania, tą energię, tą aurę wokół tych osób, więc to jest jakiś po prostu kosmos. Ale no pięknie, że przez te teraz 3 tygodnie będzie uwaga całego świata muzyki klasycznej zwrócona właśnie na Warszawę i na to, co się dzieje tutaj. A organizacja konkursu chopinowskiego jest naprawdę na najwyższym poziomie. Chyba nie ma lepszej organizacji konkursu muzycznego na świecie niż ten, który jest w Warszawie, więc też to jest piękne. Fenomen, nie? To jest też wspaniałe i to jest nasze, tak. Więc pochwalmy się tym, jakby zwróćmy też na to uwagę, bo to bardzo ważny element polskiej kultury. Na koniec, jest takie powiedzenie o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi lub na odwrót, a ja chciałam zapytać o wyższość fortepianu nad pianinem lub na odwrót. Ty grasz, rozumiem, tylko na fortepianie. Tak, uczyłem się też grać na pianinie. No, może podstawowa różnica dla nie wszystkich słuchaczy, którzy są bardzo zorientowani w temacie. Pianino to jest instrument, który struny ułożone ma pionowo. Dlatego jest krótki, ale jest wysoki, bo struny są ułożone tak. Ono ma troszeczkę inną mechanikę, jeżeli chodzi o samo ułożenie klawisza i to, co dzieje się wewnątrz. Dlatego inny jest dotyk, kiedy gramy na pianinie, a inny, kiedy gramy na fortepianie. Fortepian to jest ten czarny, długi, oczywiście może być w różnych kolorach, ale czarny, wielki, z 3 nogami, tak, struny ułożone poziomo. Z racji tego, że jest dłuższy, no to struny są większe, dłuższe, pełniej brzmią, czyli jego brzmienie jest dużo bardziej bogate, dużo więcej możliwości daje. Więc jako pianista, no oczywiście gram na fortepianie. Teraz jest taka moda od paru lat nagranie na tych pianinach otwartych właśnie wielu jazzmenów i wiele osób z popu i z różnych jakby dziedzin tego używa. Zresztą Hania Rani, która teraz robi też fenomenalną karierę, tak, to ona właśnie używa oprócz fortepianu też i tego pianina i syntezatorów i innych instrumentów. To są po prostu dwie inne rzeczy. Do takiego, no po prostu, jeżeli jedziemy, nie wiem, na tor Formuły 1 w Singapurze, no to wsiadamy do bolidu. No, jeżeli jedziemy sobie na jakąś tam przejażdżkę, no to wsiadamy do samochodu osobowego. No więc jakby każdy instrument ma swoją specyfikę i jakby swoje możliwości. A jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda serce fortepianu, to wejdźcie na Instagram
Adam w zakładce z fabryki we Włoszech zrobił świetną relację i ja już chyba z 15 razy to oglądałam, mi się to tak podobało. Patrząc też na to kunszt musisz się kiedyś wykonania. Wybrać. Wpuszczą mnie tam? Myślę, że absolutnie bez problemu. Każdego wpuszczą. No to jest rodzinna marka, marka Fazioli. To jest bardzo kameralna fabryka, bo te, które są innych marek, czy w Japonii, czy w Niemczech są, no powiedzmy takie masowe bardziej. A tutaj produkcja tych fortepianów jest naprawdę bardzo ograniczona. Nad każdym jednym egzemplarzem właśnie ten mistrz i twórca tej marki, sam zresztą za młodu pianista, Paolo Fazioli, on nad wszystkim czuwa i no i pięknie jest poczuć tą właśnie dbałość o każdy detal i zobaczyć troszeczkę, jak taki cały proces wygląda, podotykać te instrumenty, pograć na nich i to poznać, bo jest to no, bardzo też długotrwały proces i czasochłonny i w ogóle ile, sceneria ile czasu tego. Zajmuje wyprodukowanie fortepianu? To wszystko też zależy, bo to drewno sezonuje, na przykład te płyty rezonansowe, które są duszą fortepianu, one są sklejane z różnego rodzaju drewna i te słoje są zawsze dobierane tak, bo to drewno układa się w takie pasy i skleja się ze sobą. Ono sezonuje nawet chyba do roku, niektóre do półtora roku. Oni też ciągle eksperymentują, próbują różnych rzeczy, ale każdy etap produkcji, no na pewno no, rok, półtora roku trzeba czekać minimum na taki fortepian. No właśnie. Ponieważ ja pochodzę z Legnicy, w której przez lata była wspaniała fabryka fortepianów i pianin. No wiem tak, coś o tym, właśnie ale moje wiesz. Pierwsze pianino, to była Legnica. No właśnie. U nas w domu też stoi Legnica pianino, ale należy do mojego męża, ale to też taka zabawna historia, że ja nigdy do tej fabryki nie weszłam, a kiedy już byłam na tyle dorosła, że mogłabym to zrobić, po prostu ją zlikwidowano. Z grubsza chyba omówiliśmy wszystko. Adam, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, bo ja dziękuję będzie ono wyjątkowe na kanale w moim stylu, ale myślę, że od czasu do czasu takie niespodzianki też Mam nam wszystkim nadzieję. Dobrze robią. Mam nadzieję, że będą Państwo łaskawi w komentarzach. Będą. To widzimy się na Twoich koncertach. Polecamy Twoją najnowszą płytę Tribute to Gulda. No i fajnie, no. I fruń, leć. Niech się Dziękuję Ci dzieje bardzo. Dobrze w Twoim muzycznym i prywatnym życiu. Jak to Adam powiedział, mam nadzieję, że będziecie Państwo dla mnie łaskawi w komentarzach. To bądźcie, ale zawsze na te Wasze komentarze bardzo czekam, tak jak na lajki i subskrypcje. Jak zwykle dzisiaj bardzo dziękuję i widzimy się w następny wtorek. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, pa, pa.